Koszmar po zatrzymaniu Królikowskiego. Zero litości, aktor porządnie oberwał od internautów. Antek Królikowski nie ma w ostatnich miesiącach łatwego życia. Najpierw głośna sprawa z Joanną Opozdą, a teraz zatrzymanie przez policję podczas prowadzenia auta pod wpływem narkotyków. Poznaliśmy nowe szczegóły w tej sprawie. Do zdarzenia doszło w weekend w Warszawie. Policja zatrzymała prawo jazdy znanego aktora. Królikowski opublikował oświadczenie mówiące o tym, że był trzeźwy, a w narkoteście wykryto u niego THC, które pomaga mu w leczeniu. Antek Królikowski zatrzymany przez policję. Zatrzymanie prawa jazdy Królikowskiemu potwierdza nadkomisarz Marta Sulowska. W rozmowie z PAP przyznała, że podczas interwencji policji mężczyźnie zatrzymano również prawo jazdy. Pani nadkomisarz dodała, że działania w tej sprawie wciąż są prowadzone i służby oczekują na wyniki dalszych badań. Na razie nie wiadomo, na jaki okres czasu zabrano Królikowskiemu możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych. Antek Królikowski krytykowany przez internautów. Na aktora spłynęła masa krytyki. Pod zdjęciem Antka na Instagramie fani mocno sprzeciwiają się jego zachowaniu. Prowadzenie jakichkolwiek pojazdów mechanicznych w trakcie terapii medyczną marihuaną jest bezwzględnie zabronione. W przypadku prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem substancji psychoaktywnych nie ma znaczenia, czy kierowca zażył te środki ze względów medycznych, czy też z innych powodów. Dziękuję i do widzenia. Dopierdla. Jak widać, internautom bardzo łatwo przyszedł osąd w tej sytuacji. Antek Królikowski stracił prawo jazdy. To nie jest odosobniony komentarz w tej sprawie. Dalej pod postem można przeczytać. Jak dla dziecka człowiek się nie zmienił, to nigdy się nie zmieni. Przestań się już tym biednym dzieckiem zasłaniać, co coś odje to zawsze do synka akurat wtedy jechałeś, na pewno. Zamiast przyznać się do błędu, to byś wolał sobie język odciąć. To, że furasz, to żadna tajemnica, wystarczy wziąć na klatę swoje czyny, a nie bzdury wciskać. Dla Królikowskiego z pewnością jest to teraz trudny czas, a takie opinie nie pomagają mu w dojściu do siebie.